Szanowni Państwo, tematem mojego wystąpienia są procesy oczary w strzelcach krajeńskich w XVI i w XVII wieku. Jednak na początku chciałabym dodać, że procesy oczary są jak gdyby elementem składowym zjawiska, które w historiografii określane jest jako polowanie na czarownicę. Polowanie na czarownice jest to termin używany właściwie od XX wieku, jednak jego, początki, jego początków możemy upatrywać już w okresie średniowiecza, kiedy w Europie pojawiają się grupy ludzi sprzeciwiających się władzy kościelnej. Władza kościelna wtedy uważała te grupy za heretyków i często zaczęła oskarżać je o uprawianie magii. Główny okres jak gdyby tego polowania na czarownice przypada na lata reformacji i kontreformacji, czyli na drugą połowę XVI wieku. Czym właściwie było polowanie na czarownice? Był to zapewne proces, kiedy można było wymierzyć karę za wyrządzone krzywdy, których ludzie nie potrafili wyjaśnić. Dlatego często, kiedy różne wioski czy miasta spotykały klęski żywiołowe, nie potrafiono tego wyjaśnić i szukano osób, które można było właśnie oskarżyć za wszystkie tego typu sytuacje życiowe. Kim były czarownice? Wydawać by się mogło, że czarownice to głównie kobiety i tak faktycznie było. W okresie późnego średniowiecza, a także w okresie nowożytnym uważano, iż czarownicami na ogół są kobiety. Starsze, mające różnego rodzaju deformacje fizyczne, a także osoby opuszczone przez rodzinę czy jak gdyby wydalone ze społeczności miejskiej. Były to także kobiety często bardzo młode. Kobiety, które często posądzano o to, iż miały stosunki seksualne z mężami, bądź miały wielu partnerów. Ale w historii właśnie nie tylko Europy, ale także Strzelec można zaobserwować, że osobami sądzonymi o uprawianie czarów byli mężczyźni. Mężczyzn tych stosunkowo w Strzelcach było sporo i od nich właściwie rozpoczęły się procesy Czary, o czym zaraz opowiem. E, takim. Spiritus mowens, byśmy powiedzieli, polowania o czary w, w epoce wczesnonowożytnej było wydanie Młota na czarownicę w 1487 roku. Była to e, książka wydana przez dwóch inkwizytorów, Heinerisia Kremera i Jakuba Sprengera, którzy e, opatrzyli tę książkę wstępem, który stanowiła bulla papieża e, Innocentego e, VIII. Co to właściwie był ten mod nad czarownicę? Jakie zawierał treści? Opisywał on bardzo dokładnie w poszczególnych rozdziałach tejże książki, kogo należy uważać za czarownicę. Wyszczególnia tam także... Elementy, które były niepożądane w świecie tak jak gdyby osób związanych z wiarą chrześcijańską, czyli było to oddalenie się właściwie od kościoła katolickiego, wszystkie protesty związane z tym, co z poczynaniami kościoła, a także właśnie próbowano wyjaśnić, jakie anomalia społeczne czy przyrodnicze należy posądzać o uprawianie magii. Biorąc pod uwagę, iż polowanie na czarownicę to duży okres czasu, brian Lewak wyróżnił cztery takie okresy. Pierwszy okres, czyli lata 1420-1520, to właśnie te początki. Te początki, kiedy zahaczamy o to średniowiecze, kiedy zaczynają się pierwsze wystąpienia przeciwko wierze chrześcijańskiej i jest to również okres tuż po wydaniu wspomnianego młota na czarownicę. Drugi okres to lata 1520-1560 i tutaj jeszcze stosunkowo tych procesów oczary było niewiele. i Jest to okres, kiedy w Europie mamy do czynienia z rozwojem reformacji, stworzeniem się krajów protestanckich i ten proces kończy się właściwie tuż po wydaniu pokoju augustburskiego, który głosił czyja wiara, tego religia. Okres kolejny, lata 1560-1630 jest to okres, kiedy mamy do czynienia z największą liczbą procesów oczary. Dlaczego właśnie wtedy? Jak już wspomniałam, były. Formowały się tak jakby kraje protestanckie i co ciekawe w tych krajach było najwięcej procesów o czary. Istnieje takie podsumowanie, że wtedy na stosach spłonęło około 90 tysięcy osób, z czego ponad połowa na terenach niemieckich. Był to też okres, kiedy te procesy oczary zaczęły być popierane przez inteligencję i inteligencja dostarczała argumentów właśnie w toczących się procesach sądowych. Ostatni okres, lata 1630-1770, jest to okres, kiedy tych procesów oczary jest już bardzo niewiele i jest to spowodowane... Najprawdopodobniej rzecz ujmując wojnami, które przetoczyły się w XVII wieku przez kontynent europejski. Ja swój referat, swoje wystąpienie oparłam na zespole, który najprościej zwany jest kartoteką procesów oczary, teczka dotycząca właśnie strzelec krajeńskich. Jest to materiał przechowywany obecnie w archiwum państwowym w Poznaniu i na jego podstawie można bardzo niewiele powiedzieć o procesach o czary toczących się w strzelcach krajeńskich. Ta kartoteka procesów oczary powstała w latach 30., kiedy w Niemczech do władzy doszli naziści i Często ich zainteresowania, właściwie oni bardzo lubili tego te, tematy związane właśnie z magią, z okultyzmem, czy właśnie z czarami. Sympatyzował temu właśnie również Heinrich Himmler, który po, postanowił utworzyć grupę, mającą za zadanie pod pozorem prowadzenia badań genealogicznych własnych rodzin, stworzyć kartotekę procesów oczary prowadzonych właśnie na Przełomie tam albo właściwie od końcówki XV wieku do połowy wieku XVII. Spisano wtedy 30 tysięcy kart. Według ustalonego schematu. Karty te zawierały takie informacje jak imię, nazwisko denuncjatora, a także czasem podawano datę wykonania wyroku oraz czy dana osoba posądzona o czary była torturowana, czy też nie. Na niektórych kartach można także znaleźć informacje, co było przyczyną skazania danej osoby. I jakie jeszcze rzeczy, których nie wykazano jak gdyby w postępowaniu sądowym, jej zarzucano. Proces o czary odbywały się na ogół na podstawie donosu. I procesy o czary były bardzo mocno wzorowane na toczących się procesach inkwizycyjnych, co usankcjonowało w 1532 roku zebranie prawa... Przez Karola V w tak zwanej Karolinie. Jak właściwie sprawdzano, czy dana kobieta jest czarownicą, czy też nie? Wykonywano trzy próby, i najpopularniejszymi próbami było tak zwane pławienie próba igły i próba wagi. Pławienie polegało na tym, że no, osobę posądzoną o czary próbowano utopić. Jeżeli unosiła się ona na wodzie, to znaczy, że była uznawana za czarownicę. Próba igły polegała na tym, że na jej ciele szukano różnych znamion, które świadczyły o tym, że została ona naznaczona przez diabła. I trzecia próba próba wagi, to na jednej szali sadzano potencjalną czarownicę, na drugiej szali najczęściej Kładziono Biblię i zależy, kto był cięższy i na ogół, Jeżeli kobieta była lżejsza, to była czarownicą. Przechodząc teraz do najciekawszego wątku chyba dla Państwa, czyli o procesów oczary toczących się w strzelcach krajeńskich, można wyszczególnić ich na podstawie tejże kartoteki, która, jak wskazałam, jest źródłem niedostatecznym, ponieważ nie mamy tam informacji o dokładnym przebiegu procesów, o stosowanych torturach, a także dokładnych okoliczności skazania osoby i posądzenia o czary, to w tej kartotece właśnie procesów o czary znajdują się 26 procesów. Procesy te przypadają na lata 1550-1609, z czego najwięcej z nich przypada właśnie na ten... Na jej Yy, największy etap polowania na czarownice, czyli yy, jest to końcówka właśnie wieku XVI. Yy, ja bym nie chciała opowiadać tutaj o wszystkich tych procesach i osobach, dlatego wybrałam takie yy, najciekawsze moim zdaniem wątki. I zaczynając od tego, kiedy wykonano pierwszy proces. Pierwszy proces to e, grudzień 1550 rok, kiedy uwięziono, torturowano, a następnie skazano żonę Walentina Freidebeckera, będącą i tutaj już założono siostrą czarownicy po, i ż, wdowy po kerstenie Merzdorfie. O co oskarżono tąże kobietę? Ona została oskarżona o próbę otrucia burmistrza, Mistrza strzelec krajeńskich wywarem przygotowanym z ziół. Własny mąż także posądził ją o to, że spółkowała z diabłem, ponieważ chciał pozbyć się jej z domu. Jednak pod wpływem właśnie rodziny postanowił nawet wnieść apelację do urzędników brandenburskich o jej uwolnienie. Niestety podzielił los z żony i oboje spłonęli na stosie. On razem z dwoma swoimi, powiedzielibyśmy kolokwialnie, kolegami, trzy lata po żonie, czyli w 1553 Roku. Najwięcej tych polowań, jak powiedziałam, przypada na lata na końcówkę, właściwie lat 80. XVI wieku, i tutaj po raz pierwszy w strzelcach mamy do czynienia z taką sytuacją, że jednego dnia, 2 maja 1580 roku spłonęło sześć kobiet, które zostały zdenuncjowane przez burmistrza strzelec krajeńskich Jakuba Jana, który był także oskarżycielem w przewodzie sądowym. Kobiety te były wyłapywane jak gdyby spośród lokalnej społeczności stopniowo, ponieważ po kolei w czasie tortur e, każda denuncjowała tak jakby swoją koleżankę, co spowodowało, że e, ukarano wtedy sześć kobiet, z czego dwie zmarły e, w czasie tortur. Najciekawszym jednak wątkiem jest oskarżenie lokalnego pastora, który w tym czasie na przełomie lat 80. i 90. XVI stulecia głosił kazania, które nawoływały do polowania na czarownice i które tak jakby sugerowały społeczeństwu kogo należy skazać. Pastora skazano w 1594 roku o spółkowanie z i przyczynianie się do klęski lokalnej społeczności. Jednak pastor, który również został, i tu warto to podkreślić, zadenuncjowany przez burmistrza tego samego co poprzednie czarownice, został najpierw przewieziony do Kostrzyna, a później powrócił tak jakby do Strzelec, gdzie w czasie procesu za interwencją urzędników brandenburskich został uwolniony. Pastor w ramach zemsty postanowił również zadenuncjować, głównego denuncjatora pyrzyc, Strzelec byśmy powiedzieli, burmistrza Jakuba Jana, który wraz z żoną został uwięziony i podejrzany również o czary i o to, że Swoją, tak jak polityką nawiązywał do karania niewinnych kobiet i mężczyzn. Burmistrz jednak miał również bardzo wielu popleczników i został uwolniony w tym samym roku co pastor, i dalej jednak prowadził tą praktykę, że donosił na kolejne czarownice. Czarownice w Wiek czarownic w strzelcach krajeńskich nie jest do końca znany, ponieważ w kartotece znajduje się tylko przy jednej osobie informacja, że miała 50 lat. Nie wiadomo, trudno określić, czy było to standardowe, czy raczej oskarżano kobiety młode bo tak było na przykład w, ok w końcowym okresie polowania na czarownicę, przypadającym na rok 1601-1609, które to wszystkie procesy toczące się wtedy o czary dotyczyły na ogół kontaktów seksualnych kobiet i te procesy na ogół wiązały się z tym, że dana osoba została więziona, ale już nie była ona skazana na śmierć. Co ciekawe, też tylko w jednym przypadku e, potencjalna czarownica, która prawdopodobnie była też skazana za czary, Trine Ryder, e, poniosła śmierć w więzieniu. Jednak była to jedyna e, kobieta, jedyna czarownica, która miała zostać ścięta przez e, kata. E, było to stosunkowo rzadkie, ponieważ e, na ścięcie przez katę pozwalało no, tylko osobom e, zamożnym, których rodzina po prostu nie chciała, żeby e, ponosiły śmierć w płomieniach, która była długa i ciężka, więc lepiej było po prostu kogoś ściąć. E, wtedy miała, e, opłacono kata, który miał przejechać do strzelec z Kostrzyna. Jednak dzięki, no, dzięki e, na skutek tortur e, oskarżona zmarła w więzieniu. Kilka osób także e, obawiają się prowadzonych tortur, o których nie wiemy dokładnie jak przebiegały, bo nie ma tego typu informacji w kartotece procesów oczary. Specjalnie popełniło samobójstwo i zostało to zapisane, że właśnie przez to, że były to bardzo, że byli oni skazani na ciężkie tortury, osoby takie popełniały samobójstwo, jednak nie wiadomo w jaki sposób. W książce, w artykule, który został opublikowany, znajdują się też informacje dotyczące tego, że nie zawsze podawano dokładne imię i nazwisko danej osoby, ale czasem określano ją też cechami właśnie deformacji genetycznych, na przykład, że... Jest to osoba mająca krzywy nos, tak? i to już było podstawą procesów oczary. Podsumowując, może to swoje krótkie wystąpienie e, można zauważyć, że w strzelcach, podobnie jak w całej Europie, e, procesy oczary toczyły się według z góry ustalonego schematu i na tych samych zasadach, właściwie normowanych przez prawo. Jednak było ich stosunkowo. Niewiele porównując na przykład Strzelce Krańskie z innymi e, miastami o podobnej wielkości w tym okresie. Także dziękuję bardzo.